jaka się wydarzyła po tym zawiadomieniu, jest to, że wykonawca wybrał ten materiał. I to spowodowało dodatkowe zaniepokojenie. Natomiast nałożył się na to drugi czynnik, czyli nieuzyskanie tego fragmentu drogi, który przygotował odpowiedniej gościości wymaganej. I dopiero jak dostaniemy wyniki badań, to będziemy mogli stwierdzić, czy wybrał materiał, bo faktycznie użył materiału, którego nie powinien użyć, chociaż dokumenty są w porządku, ale wiecie Państwo, między dokumentami a realną sytuacją bywa różnie. Czy faktycznie wybrał ten materiał, chociaż był prawidłowy, a z powodów nośności. Pytał Pan o, mówił Pan o budynkach centralnego, tłumaczonych do centralnego ogrzewania. Ten budynek na Ludyki 4 bodajże już jest prawie skończony. Także te prace całkiem faktycznie nieźle idą. I tu nie powinno być jakichś większych opóźnień, co nie znaczy też, że jakby wszyscy są zadowoleni. Ja powiem tylko o jednej kwestii, która jest. Mianowicie ten projekt zakłada, że my podłączamy wszystkie mieszkania należące do miasta, do centralnego ogrzewania i zapewniamy ciepłą wodę. Część mieszkańców wolałaby zostać przy na przykład ogrzewaniu wody, nie wiem, w systemie czy tam gazowym, czy przepływowym, elektrycznym, ale tego się po prostu tak nie da zrobić. My musimy to przyjąć systemowo dla wszystkich mieszkań, zwłaszcza, że ciągle proszę pamiętać, że my się staramy o dofinansowanie na te budynki i musimy spełnić określone wskaźniki, żeby móc to później rozliczyć. Informacja o tym dofinansowaniu dotyczącym osiedla Wieczorka powinna być najpóźniej w listopadzie tego roku, a być może już w przyszłym miesiącu. Budżet obywatelski. Budżet obywatelski to już nawet nie jest problem procedur, chociaż oczywiście mamy w tej chwili kłopoty z tym, że nie zgłaszają się wykonawcy, na przykład żadni. To jeszcze pojawia się tego problem, że jak już się zgłasza wykonawca, to daje cenę na przykład dwa razy wyższą niż założona. I mamy ten problem na przykład w tej chwili przy boisku dla szkoły podstawowej numer 5. Nie pamiętam teraz dokładnych kwot, ale to już nie jest przekroczenie o jakiś niewielki szczebel. Nawet spotkaliśmy się już z kilkoma wykonawcami zapytać, co się takiego wydarzyło, że tak rozmijają się kosztorysy z ofertami, które wpływają. Proszę Państwa, co się okazało? Ceny materiałów to jest jakby jeden niewielki problem. Problem jest to, że nie ma ludzi do pracy. Ludzie odchodzą z firm budowlanych i mówią, że oni oczywiście wykonają tą pracę, ale żądają dwa lub trzy razy wyższego wynagrodzenia. I stąd się bierze zmiana w jakości i wysokości tych ofert. I teraz przy tak dużej skali inwestycji, które prowadzimy, nie bardzo jest rezerwa na zmiany. W tej chwili nie wiem, czy jeszcze nie podjęliśmy decyzji, bo musimy spojrzeć na wszystkie wyniki przetargów, w których będziemy dokładać pieniądze, a w których trzeba będzie powtarzać przetargi. Jak Państwo popatrzycie na czas, w którym jesteśmy, no to trzeba mieć świadomość, że będą naprawdę już duże opóźnienia w realizacji. Najbardziej katastrofalnym takim opóźnieniem to mamy przykład przedszkola numer 5. Gdzie co prawda był wyłoniony wykonawca, ale nie bardzo mu szła praca, nastąpiła zmiana wykonawcy, potem przetarg znowu nierozstrzygnięty i de facto mija rok, a my ciągle jesteśmy w tym samym miejscu. Tam zostało wykonane tymczasowe zabezpieczenie tego terenu, no i w dalszym ciągu zmagamy się z tymi kwestiami proceduralnymi. Chciałem jeszcze Państwu powiedzieć o... No i oczywiście nikt z tego nie jest zadowolony, tylko nie bardzo wiadomo, jak ten problem rozwiązać. Chciałem też Państwu kilka zdań powiedzieć o edukacji, w takim uzupełnieniu tego sprawozdania. Miejskie Gimnazjum nr 1, Szkoła Specjalna. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale zgodnie z przewidywaniami oczywiście są pretensje, że rozwiązanie nie jest dobre. Okazało się, że zapewnienia, które rodzice otrzymywali, nie mają się nijak do rzeczywistości. Na szczęście nie chodzi tu o kwestie bezpieczeństwa, bo te się udało zapewnić. Tutaj dyrektor Krawczyk z panią dyrektor i stałe grony pedagogiczne tego pilnują. Natomiast zapewnienie tego bezpieczeństwa wymogło stosowanie szeregu zasad poruszania się po korytarzach, kontroli, nadzoru nad tą młodzieżą. I to się specjalnie nikomu nie podoba.
Poza tym w tej szkole jest naprawdę ciasno. Wynika to z tego, że faktycznie to nie jest tak, jak zapewniała była pani dyrektor, że tych uczniów jest mało i to nie ma problemu, bo tych niewielu uczniów zajmuje dużo więcej klas niż w zwykłej szkole i faktycznie jest niezwykle ciasno. Problemy ze stołówką, która jest nie dość, że i tak była niewielka, to jeszcze w tej chwili część tej stołówki również została zabrana na klasy, także są tam dość duże głosy niezadowolenia ze względu na to, jak to w tej chwili wygląda. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że to i tak wygląda wszystko dużo lepiej niż myśmy zakładali, to znaczy spodziewaliśmy się większych problemów. To są w tej chwili problemy związane z tym, że korytarz, na którym są skumulowani gimnazjaliści, jest dość ciasny, tam nie ma komfortu. I te zasady są dużo bardziej sztywne i wymagające, jeśli chodzi o uczniów szkoły. Mam nadzieję, że to się jakoś uda wytrzymać, bo ten rok na pewno łatwiej nie będzie. Pierwsze dwa tygodnie były naprawdę trudne. Zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. I możecie się Państwo spotkać z dyskusją na ten temat. Ja cały czas podtrzymuję to stanowisko, które prezentowaliśmy Państwu wcześniej. Zresztą Państwo to na sesji też podkreślali. Gdyby ta młodzież połączyła się z gimnazjum, to wtedy tych wszystkich problemów, o których dzisiaj rozmawiamy, by w ogóle nie było. Natomiast co dobrego wynikło z tego, że nie połączyliśmy tych szkół z gimnazjum, to jesteśmy w tej chwili na etapie remontu przedszkola nr 4. To jest kompleksowy remont z dofinansowaniem zewnętrznym. On się już w tej chwili rozpoczął. Natomiast ze względu na skalę tego remontu bardzo trudno byłoby go prowadzić w czynnym przedszkolu, więc podjęliśmy decyzję o przeniesieniu tego przedszkola właśnie do gimnazjum nr 2. Oczywiście na okres remontu, czyli do końca roku, przedszkole zajmie cały parter. Warunki tam są dobre, tam są niskie łazienki, które spełniają wymagania. Pani dyrektor wszystko dogadały. Przedszkole przenosi się w piątek po zajęciach, czyli jutro. Cały weekend będzie przygotowywany i od poniedziałku przedszkole nr 4 będzie funkcjonowało w gimnazjum. I tu również jest tak, że z perspektywy logicznego myślenia ten remont powinien się odbywać w wakacje. Ale proszę Państwa, nie została złożona ani jedna oferta w przetargu. Nie było wykonawców i znalezienie wykonawcy było niezwykle trudne, zwłaszcza w napiętym terminie remontowym, bo te przedszkole i ten remont musi być rozliczony w tym roku. Z tego też względu to przeniesienie było ważne, bo można prowadzić pracę na znacznie większą skalę i z większą intensywnością niż w trakcie pobytu dzieci w tym przedszkolu. Spotkałem się z rodzicami na takim zebraniu, żeby osobiście przekazać ich te i dobre i złe informacje, bo to, że te przedszkole nabierze zupełnie nowego wyglądu, to jest na pewno informacja dobra, natomiast utrudnienia to jest informacja zła. Natomiast rodzice, to nie jest tak, że są zadowoleni, natomiast rodzice przyjęli to z dość dużym zrozumieniem, nawet zadeklarowali pomoc, jeśli chodzi o przeprowadzkę, jak również zaczęli między sobą, bo rozważaliśmy kwestię ewentualnego transportu dzieci, bo to jednak zmieniła się odległość, ale tutaj rodzice też już zaczęli sami między sobą się dogadywać, więc myślę, że takiej potrzeby też nie będzie. Natomiast przyszły tydzień na pewno może być niełatwy, też żebyście Państwo mieli informacje na ten temat. Dziękuję bardzo.